Czytanie Bieli jest dla mnie niesłychanie krępujące, bo to jest trochę tak, że czasami w życiu wolimy pewne rzeczy niesłychanie osobiste, intymne napisać komuś w liście, albo w mailu, albo w SMS-ie, jeśli ktoś woli, a nie umiemy tego powiedzieć prosto w oczy, prosto w twarz, jeśli są to kwestie naprawdę targające za trzewia, wyjątkowo emocjonalne. Je suis revenu, wróciłem. W hotelu Hippocamp w Brazzaville właściciel poznał mój marny akcent, uśmiechnął się i odparł po angielsku. Chyba z bardzo dalekiej podróży, prawda? Nie spodziewaliśmy się już pana zobaczyć. I jeszcze w dodatku moi znakomici realizatorzy, reżyserzy nalegają, namawiają, twierdzą, że ja dosyć lepiej brzmię, będąc właśnie emocjonalnym, niż takim wycofanym, wyciszonym, co było moim pierwszym pomysłem na interpretację tej książki. No więc czasami nie wiem, gdzie się schować z zakłopotania. Deszcz łączył się z kroplami potu w stróżki. Płynęły po rozpalonej skórze w dół, drażniąc po drodze każdy włos z osobna. Ta miłość do Afryki była od samego początku mojej świadomości, bo ja się wychowałem na książkach. Jakkolwiek, oczywiście Muminki pozostają moją ukochaną książką z dzieciństwa, to już wtedy czytałem i Odkrycie Afryki Tadeusza Szafara i taki opasły tom Alana Moorheada Nad Nilem Błękitnym i Białym, i to robiło na mnie ogromne wrażenie. Jeszcze mnie tam nie potrzebują przez chwilę, odwzajemniłem uśmiech. Rozejrzałem się wokół. Przez tych kilka miesięcy nie zmieniło się tutaj nic i trwałoby dokładnie tak samo, beze mnie. Tytuł Biel ma wiele znaczeń i absolutnie podstawowym jest opowieść o wyobcowaniu, o byciu innym, o niedopasowaniu do tego kontynentu, na którym spędziłem ćwierć wieku, a wciąż jakkolwiek starałem się żyć dokładnie tak jak jego mieszkańcy, to wciąż czuję się tam obcy i takim pierwszym elementem rzucającym się w oczy, świecącym z daleka, jest oczywiście moja biała skóra, stąd biel. Wie pan, powiedziałem już odchodząc, kiedy wręczył mi klucz do pokoju 7A, to taka radość żyć. Nie mam pewności, czy myślimy o tym wystarczająco często. Nic już nie odpowiedział, zajęty swoimi sprawami. Nie sposób jest rozmawiać, a zwłaszcza pisać o Afryce dzisiaj bez nieustannego odwoływania się do kanonicznej książki Ryszarda Kapuścińskiego pod tytułem Heban, i tym samym ten mój tytuł Biel jest takim jakby odwróceniem, rewersem, negatywem tytułu Heban. Kłaniam się nisko, nazywam się Marcin Kedryński i zupełnie niedawno napisałem, ale głównie sfotografowałem książkę Biel, która jest opowieścią o życiu tak naprawdę, ale o życiu w fantastycznych, bardzo egzotycznych, atrakcyjnych dekoracjach, jakie stwarza Afryka. Jakkolwiek wydaje się to absurdalne, żeby czytać, opowiadać album fotograficzny, którym ta książka jednocześnie przecież jest, to wierzę, że niesie ona ze sobą tak wiele emocji i tyle prawdy, że no jeśli już nikt inny, to przynajmniej moi trójkowi słuchacze z radością sięgną po jej wersję audio. Zapraszam z całego serca.